Witam Państwa we wprowadzeniu do następnego panelu Strategie cyfryzacji energetyki. Myślę, że o transformacji energetyki i cyfryzacji powiedziano już na ten moment bardzo dużo. W zasadzie można by to było streścić do jednego zdania. Chcemy mieć stabilne, bezpieczne i elastyczne sieci energetyczne, które są w stanie wykorzystać potencjał energii odnawialnej. Ja jednak swój wstęp chciałbym rozpocząć od cytatu jednego z prezesów wiodącej firmy technologicznej, który powiedział, iż naród, który nie ma swojej technologii, to tak jakby nie miał armii. Pewnie się Państwo zastanawiacie, co to ma wspólnego ze strategią cyfryzacji. Otóż moim zdaniem bardzo dużo. Myślę, że kolejne incydenty, które pojawiają się związane z bezpieczeństwem, takie jak chociażby moduły komunikacyjne w portach w Hamburgu, czy sytuacja na Ukrainie w przeddzień i w trakcie trwania tej wojny, jasno pokazuje, że technologia nie jest już tylko elementem postępu, ale przede wszystkim elementem nacisku i kontroli. Są kraje w Europie, które praktycznie w niektórych obszarach zostały skolonizowane przez obce technologie, nad którymi te kraje praktycznie nie mają kontroli. Mówimy o pełnej kontroli, pełnej transparentności. A ten, kto ma technologię, ten ma realną władzę. Myślę, że w tym forum nie trzeba tego podkreślać. Polska jest w okresie transformacji energetyki i to, na ile będzie ona efektywna, na ile wykorzysta potencjał drzemiący w źródłach odnawialnych i przede wszystkim na ile będzie bezpieczna, zależy w dużej mierze od decyzji, które podejmujemy teraz. Jedno jest pewne, że bez cyfryzacji nie osiągniemy efektywności. A efektywność i cyfryzacja bez zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach cyfrowych jest przede wszystkim bardzo dużym zagrożeniem. Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nie ma systemu certyfikacji i określonych wymagań co do urządzeń i systemów stosowanych w infrastrukturze krytycznej. Francja, Niemcy, Czechy, Litwa już dawno zaadresowały tę kwestię w debacie nie tylko publicznej, ale także w rozwiązaniach. Na ten moment w naszych sieciach pracują miliony urządzeń. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale mówimy o milionach urządzeń, które oprócz tego, że mają funkcje komunikacyjne w postaci modułów komunikacyjnych, gromadzą dane, ale mają także elementy sterowania, które te urządzenia nie musiały przejść praktycznie żadnego procesu certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czyli ten problem w tych urządzeniach i systemach praktycznie nie został zaadresowany. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy o przetargach, jeśli mówimy o przetargach i rozmawiamy o procesie cyfryzacji i strategii cyfryzacji, to w naszych przetargach niektóre firmy energetyczne prowadzą przetargi na setki tysięcy urządzeń, praktycznie bez konieczności dostarczenia nawet próbek, które określają zgodność z wymaganiami w tych przetargach. Więc nie mamy systemu cyfryzacji, nie mamy systemu certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, a mamy za to po kilka fińskich firm lub ich przedstawicieli, którzy takiego procesu nie muszą przejść. Mógłbym zadać pytanie, czy oddaliby Państwo klucze do własnego domu obcej osobie. Myślę, że każdy z nas powie, że nie. Ale systemy, technologie i urządzenia działające na sieci krytycznej są właśnie takim przysłowiowym kluczem, który w sytuacji zagrożenia może być użyty do celów niekoniecznie zgodnych z naszymi celami. To, że cyfryzacja energetyki jest istotna, myślę, że każdy wie. To, że pochłonie olbrzymie nakłady, to też jest sprawa oczywista. Niektórzy zastanawiają się, czy stać nas na to, żebyśmy te nakłady ponieśli, żebyśmy przeprowadzili tą transformację. Na pewno nie stać nas na to, abyśmy tą transformację przeprowadzili w sposób, który może w przyszłości kreować zagrożenia. W zasadzie można by powiedzieć, że to dzisiaj decydują się rola i kształt naszej energetyki. To w dzisiejszych przetargach podejmujemy decyzję o przyszłym kształcie, bezpieczeństwie
infrastruktury krytycznej, jaką jest energetyka. To w końcu mógłbym powiedzieć, że dzisiaj podejmujemy decyzję o przyszłym kształcie i poziomie suwerenności technologicznej w naszej energetyce. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że system certyfikacji i dopuszczeń określonych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie wymagał czasu. Dlatego odpowiednie ministerstwa w zasadzie jak najszybciej powinny po pierwsze wydać zalecenia i rekomendacje w zakresie kwalifikacji, określenia ryzyk dostawców, technologii i konstrukcji, a przede wszystkim transparentności krajów pochodzenia. Po drugie, jak najszybciej rozpocząć pracę nad systemem certyfikacji i określenie wymagań dla urządzeń i systemów działających w infrastrukturze krytycznej. Myślę, że to są bardzo istotne kwestie. Czyli dziś wytyczne i zalecenia lub rekomendacje, a jutro konkretne rozwiązania systemowe. Cyfryzacja energetyki jest koniecznością i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast spójrzmy na to troszeczkę szerzej i przeprowadźmy tą transformację, adresując już dzisiaj zagrożenia, które mogą być wykreowane jutro. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, o której często zapominamy w ferworze technologii, w ferworze zmian i w ferworze przepisów. Także dziękuję bardzo i zapraszam do debaty. Korzystając z obecności tak znakomitych panelistów, będę starał się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z cyfryzacją. Będziemy starali się wspólnie odpowiedzieć, a tak naprawdę najbardziej zależy mi na tym, żebyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy z tą cyfryzacją energetyki i przed jakimi problemami stoimy. Zatem reguły, szanowni panowie, reguły są następujące. Przewidziałem kilka pytań, na każde pytanie po 3 minuty. Będę starał się pilnować tego czasu. Pytania niestety będą z natury także trudnych i niewygodnych, dlatego że spotykam się dużo, w szczególności z samorządami, które pytają mnie bardzo mocno o decentralizację energetyki i chciałbym także w imieniu tych samorządów zapytać panów o wiele kwestii związanych z danymi pomiarowymi. Więc ja myślę, że chyba też siądę, będzie nam łatwiej i zaczynajmy. Po tak ciekawym wprowadzeniu, które rzeczywiście zwróciło aspekt na cyberbezpieczeństwo i na problemy oddawania infrastruktury krytycznej, tak naprawdę nie wiemy w czyje ręce, to rzeczywiście jak się tak zastanowić, to jest to bardzo ważna sprawa. Mam pytanie do pana prezesa Macieja Wyczesanego. Tak naprawdę czym jest ta cyfryzacja? Co ona nam daje? Jakie daje nam szanse? Jakie są zagrożenia związane z cyfryzacją energetyki? Bo dużo o tym mówimy, ale tak naprawdę może spróbujmy odpowiedzieć na te pytania o szanse i zagrożenia. Po co to jest, panie prezesie? Dziękuję bardzo. Myślę, że należy zacząć od tego, dlaczego cyfryzacja jest konieczna. W Polsce mamy, jak wiemy, sieci jednokierunkowe. To oznacza, że w zasadzie mamy jednego lub dwóch czy trzech producentów energii, którzy rozsyłają energię do użytkowników końcowych. W etapie, na którym jesteśmy, transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii, będziemy mieli wielu producentów. Na ten moment na naszych sieciach pracuje 1 350 000 prosumentów, co znaczy, że mamy 1 350 000 producentów prądu. Co więcej, ta tendencja jest wzrostowa i teraz wykorzystanie tego potencjału nie ma możliwości bez cyfryzacji energetyki. A cyfryzacja energetyki to jest zastosowanie systemów informatycznych do nadzoru, wykrywania problemów i zarządzania nimi. Można powiedzieć, że prowadzić to wszystko musi do inteligentnych sieci, czyli do modelów predykcyjnych, do cyfrowej mapy systemu energetycznego. Ale to wszystko nie odbędzie się bez inteligentnych urządzeń i systemów komunikacyjnych, które są w energetyce. Więc można by powiedzieć, że cyfryzacja energetyki w dużej mierze opiera się na kilku filarach. Po pierwsze systemy, po drugie uelastycznienie sieci z jednokierunkowej do dwukierunkowej, a po trzecie inteligentne urządzenia i systemy komunikacyjne pracujące na sieciach. Dobrze, rozumiem szansę. Jeszcze pytanie o zagrożenia, jeżeli mógłbym. Jeśli chodzi o zagrożenia, to w zasadzie mamy, można powiedzieć, dwa główne. Po pierwsze uwzględnienie zagrożeń cybernetycznych, o których mówiłem we wprowadzeniu.
jest kwestią, która jest szalenie istotna w dobie takiej, można powiedzieć, bardzo turbulentnej geopolityki. Myślę, że każdy z nas, myśląc o geopolityce, myśli, że jest to coś bardzo odległego, ale jestem przekonany, że prędzej czy później ta geopolityka nas dogoni. Co więcej, wystawi nam rachunek za nasze zaniedbania. I to jest coś, co powinniśmy podnosić, więc podstawowym zagrożeniem na pewno jest zagrożenie związane z uwzględnieniem zagrożeń cyfrowych, czyli odporności naszych systemów, które coraz bardziej są zaawansowane na ataki z zewnątrz. Czyli tak jak mówiłem, kto ma kontrolę nad technologią, ten ma realną władzę. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, dużo się czyta, mówi o systemie CIRE. PSE wdraża system CIRE, Centralny System Informacji o Rynku Energii, który wydaje się, że jest takim filarem cyfryzacji. Czy mógłby pan powiedzieć w paru słowach, do czego ten system jest? Kiedy tak naprawdę będziemy mogli z niej korzystać? Ja wiem pewnie, że to jest trudne pytanie, bo to jest długi proces, ale tak naprawdę co on nam daje? Po co my go w ogóle robimy? Bardzo, halo, dobrze, już słychać mnie. Bardzo dużo można by o tym powiedzieć. Pierwszym fundamentalnym powodem budowy tego systemu jest urynkowienie systemu energetycznego. Jest ileś procesów, ileś aplikacji, systemów, ileś regulacji różnych rynków, które funkcjonują, ale CIRE ma być narzędziem do jeszcze większego urynkowienia energii, czyli do poprawy konkurencji na rynku energii na wszystkich jego poziomach i do precyzyjniejsze zarządzanie systemem energetycznym w skali kraju i nie tylko nawet. Dodajmy do tego, że jedną z części składowych, jednym z głównych powodów wprowadzenia CIRE jest ten konkurencyjny aspekt jest również związany z tym, że dzięki systemowi CIRE zmiana sprzedawcy energii, tak jak to jest w telekomach w tej chwili już, będzie mogła się odbywać w ciągu na przykład doby. A w tej chwili to zwykle trwa kilka tygodni. Więc to też jest uelastycznienie całego systemu energetycznego w sensie systemu handlowego i przyspieszenie go, czyli poprawa konkurencji. To są takie główne, podstawowe elementy strategiczne systemu CIRE. Natomiast tak naprawdę co to oznacza? Oznacza to tyle, że w tej chwili mamy, tak jak pan, mamy powiedzmy 3 miliony pewnie, bo to się zmienia, przybywa tych liczników elektronicznych podłączonych online na 20 milionów liczników, których jest w ogóle w Polsce różnych. Nie tylko liczników energii elektrycznej w domach, czyli u konsumentów, ale i w firmach, ale również we wszystkich etapach produkcji, przesyłu i dostawy energii elektrycznej, więc tych liczników jest bardzo dużo. I do CIRE będą trafiały dane z tych wszystkich liczników. Teraz weźmy pod uwagę, że w tej chwili liczniki elektryczne tak naprawdę są sczytywane raz na pół roku średnio. W niektórych firmach częściej, w niektórych rzadziej, ale no taka norma minimalna jest raz na pół roku przez inkasenta albo przez samego odbiorcę z podaniem tego przez telefon czy SMS-em. Natomiast te liczniki, które są już podłączone online, one są szczytywane już co miesiąc, a w niektórych firmach częściej i docelowo dojdziemy do etapu takiego, że będziemy mieli pomiary godzinowe, a maksymalny powiedzmy poziom, który chcemy uzyskać, to jest 15 minut. Czyli co 15 minut każdy licznik będzie wysyłał informację o i teraz tak, energii przesłanej w jednym lub w drugim kierunku. To będzie budowało gigantyczną bazę informacyjną, która będzie podstawą, fundamentem do dalszych różnych procesów zarządzania, cyfrowego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Jasne. I panie dyrektorze, tutaj niestety muszę zadać pytanie, ponieważ bardziej ono chyba jest do przedstawiciela ministra klimatu i środowiska. Niestety w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że nie będzie z nami tutaj nikogo z ministerstwa. Natomiast tak troszkę
Tu już powiem, o co pytają gminy. Z punktu widzenia decentralizacji energetyki, czyli tego, że chcemy budować społeczności energetyczne, spółdzielnie, ja rozumiem, że system CIRE spowoduje, że wreszcie dostaniemy dane pomiarowe i nie będziemy czekali po pół roku na to, żebyśmy dostawali dane pomiarowe do spółdzielni. Mam tą przyjemność, że jestem prezesem jednej ze spółdzielni energetycznych i rozumiem, że tu rozwiąże ten problem. Jeszcze pan pytał, kiedy będzie system CIRE. Obecne prawodawstwo, bo ten system jest realizowany w oparciu o ustawę prawo energetyczne. Mamy w tej chwili termin deadline na połowę 2025 roku na go live systemu. Tylko też proszę zwrócić uwagę, że to będzie pierwszy go live systemu z funkcjonalnościami, o których mówiłem, czyli na przykład będzie właśnie dostęp dla pojedynczego Kowalskiego, czy dla agregatora, czy dla spółdzielni, czy dla wszystkich podmiotów, które są właścicielami tych liczników, czy tych informacji, będzie dostęp bezpośredni online do tych danych. To ja teraz jeszcze dokończę moje pytanie, bo jak rozmawiamy z samorządami, to samorządy mówią tak, super, to będziemy mieli dane pomiarowe w systemie CIRE i będziemy mogli się bilansować lokalnie, ale ja wtedy dodaję tą łyżkę dziegciu i mówię, no nie będziecie państwo się mogli bilansować lokalnie, bo te dane dostaniecie z opóźnieniem 7 godzin lub 24 godzin plus 7. I z punktu widzenia inżynierskiego wydaje mi się, że to nie jest do końca dobre, jak pan na to patrzy. To jest... prawdopodobnie drugi etap. Na pierwszym etapie rzeczywiście będziemy my dostawali do systemu CIRE dane w trybie dobowym, ale z granulacją godzinową, a potem 15-minutową. To jest kwestia po prostu postępu i również bardzo dużych zmian, skąd CIRE będzie miało dane pomiarowe od operatorów systemów dystrybucyjnych. I tam jest bardzo duża część pracy do zrobienia w zarządzaniu danymi i dostarczaniu danych do nas. Jasne, dziękuję bardzo. Czyli pan też podziela pewnie to moje spojrzenie, że powinno być szybciej. Znaczy docelowo taki jest cel. Natomiast tak. Również trzeba powiedzieć, że CIRE w pierwszym etapie będzie dotyczyło przede wszystkim właśnie odbiorców końcowych i powiedzmy informacji właśnie i rynku odbiorców końcowych. Natomiast w następnych etapach rozwoju tego systemu on jest możliwy do, i tak jest plan, do rozliczania również bilansowania odbiorców hurtowych. Pewnie tu dużo moglibyśmy o tym powiedzieć, dużo, to już przerwijmy, dużo. Bo ja wiem, że Litwini postawili sobie może tam ambitny cel, te dane od razu mają być tam dawane na bieżąco. My trochę mniej ambitnie, ale to jest chyba nasza cecha narodowa. Teraz pytanie do pana prezesa Macieja Wyczesanego. Panie prezesie, z punktu pana widzenia, co by pan rekomendował, jeżeli chodzi o cyfryzację, krótka wizja cyfryzacji, to pytanie potem do pana dyrektora to samo, czyli kamienie milowe, co z punktu widzenia cyfryzacji energetyki? Ja myślę, że wspomniał tutaj pan o Litwinach. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład, ponieważ Litwa jako jeden z nielicznych krajów podeszła do cyfryzacji swojej energetyki w bardzo ostry sposób. Mianowicie w pierwszej kolejności położyli na szale bezpieczeństwo cyfryzacji, wykluczając w zasadzie firmy chińskie. I to jest kwestia bezpieczeństwa, która w ich wydaniu jest bardzo istotna. Zresztą narazili się przez to na duże turbulencje, ale w tej swojej polityce są bardzo konsekwentni. Więc jeśli chodzi o kamienie milowe związane z cyfryzacją, to na pewno CIRE jest istotnym elementem. Żeby jednak CIRE zadziałało, to musi być na sieci co najmniej 80% urządzeń raportujących zużycie energii. Na ten moment mamy wymienionych na sieci około 5 milionów liczników, a łącznie jest ich około 18,5 miliona, co oznacza, że mamy do wymiany jeszcze ładnych kilka milionów liczników, które muszą raportować dane, o których tutaj pan dyrektor mówił. Poza tym potrzebne są kwestie związane z telemechaniką i raportowaniem danych, ale przede wszystkim z uelastycznieniem sieci, czyli spięcie rozproszonych źródeł energii, których będzie przybywać w jeden spójny system, który w elastyczny sposób będzie tą energią zarządzał. Czyli w pierwszej kolejności określenie, jakie dane, z jaką częstotliwością będą przekazywane, jak będą generowane i jak będą analizowane poprzez systemy, które trzeba do tego procesu dostosować. Drugim elementem są urządzenia i systemy komunikacyjne inteligentne na sieci,
które zapewnią i komunikację, i można powiedzieć transparentność, i pewną stabilność tego całego systemu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan jako praktyk. No ja bym trochę zaczął od fundamentów, od energetyki. Strategia digitalizacji energetyki musi odpowiadać na wyzwania energetyki. I tak naprawdę nie tylko moim przekonaniu, digitalizacja energetyki jest jedną z metod na poradzenie sobie z problemami energetyki, systemu energetycznego. Które to problemy już są i narastają. I jakie to są problemy? No, jeden to jest, już tutaj było mówione, rosnąca bardzo liczba rozproszonej generacji. Co to oznacza strategicznie? Oznacza to strategicznie, że dotychczas firmy, system energetyczny zajmował się przede wszystkim odbiorcą energii elektrycznej, rozproszonym odbiorcą energii elektrycznej, i strategicznie strategia polegała na tym, żeby zaspokoić potrzeby odbiorcy przy pomocy centralnych źródeł generacji. Natomiast teraz ta strategia ulega dramatycznej zmianie, której sobie nagle wszyscy zdali sprawę. Mianowicie w tej chwili ten system energetyczny nie tylko musi sobie poradzić z rozproszonym odbiorcą, ale musi sobie poradzić z rozproszonym generatorem, wytwórcą energii elektrycznej. I teraz ten system sobie z tym nie do końca zaczyna radzić. Dlaczego? Dlatego, że te źródła są niestabilne, ich przybywa bardzo. W zeszłym tygodniu mieliśmy już powiedzmy 10 gigawatów samych paneli fotowoltaicznych jednego dnia w południe. Co to znaczy? Że to było około połowy, niecałe, to było tam powiedzmy 40% zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju, a jeszcze w tej liczbie jest liczba ukryta, czyli samokonsumpcja u siebie na miejscu w instalacji. Więc jak sterować systemem, który jest niesterowalny, bo my sterujemy jako PSE, jako Krajowy System Elektroenergetyczny, wszystkimi źródłami centralnymi. Mamy możliwość sterowania dużymi farmami fotowoltaicznymi i dużymi farmami wiatrowymi, natomiast już prosumentami nie sterujemy. Jak tym sterować, jak tym zarządzić i jak zbilansować system? No i tutaj się zaczynają problemy i one narastają. Z każdą kolejną instalacją tych problemów będzie więcej. To jest jeden z przykładów wyzwań energetyki, przed którym stoimy. I cyfryzacja, i narzędzia cyfrowe są jedną z metod, nie jedyną, bo wśród metod oczywiście są metody rynkowe, metody zachęt, metody takie owakie. Natomiast cyfryzacja i narzędzia cyfrowe są jedną z metod do radzenia sobie z tym. W jaki sposób? Bo właśnie CIRE jest dosyć dobrym przykładem, ale nie idealnym, dlatego że CIRE powstaje w dosyć długim terminie. Będzie to bardzo duży system i z niego pożytki będą też w dłuższym terminie. My teraz natomiast musimy też dodać dodatkowych narzędzi, co na przykład robiących, na przykład motywujących do zużycia energii w momencie, gdy ona jest tania i dostępna. Jasne. Panowie, pozostały nam 2 minuty. Pytanie ostatnie, to skoro już jesteśmy zgodni, że bez cyfryzacji nie ma decentralizacji, nie ma dekarbonizacji, czyli nie ma tego 3D, o który wszyscy walczymy, to co zrobić, żeby ta cyfryzacja przyspieszyła, żeby ją trochę odblokować? Bo tak odnoszę wrażenie, że energetyka, że świat się zmienia, a my nie nadążamy z cyfryzacją energetyki, więc wasza recepta, ostatnie pytanie, żeby co zrobić, żeby przyspieszyć ten proces cyfryzacji? Z panów punkt widzenia. Panie Macieju. Myślę, że przede wszystkim musimy jak najszybciej odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego rodzaju technologie, jakiego rodzaju systemy, jakiego rodzaju urządzenia chcemy na tej sieci krytycznej, jaką jest energetyka, mieć. To jest pierwszy element. Jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, to następne kroki są już dużo łatwiejsze, bo nie trzeba w wielu aspektach tworzyć i czekać na stworzenie prawa, systemu certyfikacji, przetargów. Można w dużej mierze rozwiązać pewne elementy poprzez rekomendacje i zalecenia. A w drugim elemencie powinniśmy uprościć procedury związane z przetargami, powinniśmy uprościć procedury związane z realizacją tych inwestycji na sieciach energetycznych, co w kontekście pojawiającego się KPO i Funduszu Spójności jest krytyczne, ponieważ
bez uproszczenia tego typu procedur Polska i polskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie tych środków odpowiednio zagospodarować. Jasne, dziękuję. Bardzo dobry pomysł rekomendacjami i zaleceniami. Przykład, bo pan prezes mówił wcześniej sporo o cyberbezpieczeństwie. Przykład rzeczy, która się wydarzyła, w której uczestniczyło i PSE, i NASK, i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, i Ministerstwo Cyfryzacji. Opracowaliśmy rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla prosumentów. Jasne. I one są dostępne. Ale rekomendacje to jest jedno, ale jeszcze potrzeba trochę popracować nad standardami i wymaganiami, a docelowo nad prawem, które do pewnych rzeczy zmusi przede wszystkim odbiorców energii, wytwórców energii. Po prostu trzeba podnieść poziom sterowania. To ja mam od razu pytanie otwarte, przekorne. Czy można na panów liczyć, jeżeli by powstał zespół do spraw cyfryzacji, na wasz głos jako przedsiębiorców z tego sektora? Oczywiście my jesteśmy otwarci na dyskusję, zresztą jako polskie przedsiębiorstwa rozpoczęliśmy kampanię cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego jako infrastruktury krytycznej i mówimy o tym bardzo głośno, że Polska powoli zaczyna dołączać do krajów kolonizowanych technologicznie przez obce technologie. Także my jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby taką dyskusję prowadzić. Co więcej, minister Gawkowski zachęcał do dialogu i mówił o tym, że jest otwarty na głos przedsiębiorców, co w kontekście środków, które mają się pojawić w Polsce, jest szalenie istotne, bo musimy dopilnować elementu local content, czyli musimy dopilnować tego, żeby te środki nie zostały przetransferowane poza Unią Europejską. Panie prezesie, przepraszam, musimy już kończyć. PSE stale zaangażowane w wielu kierunkach, bo widzi swoją misję jako aktywnego organizatora krajowego systemu elektroenergetycznego. No, brakuje tylko trochę Ministerstwa Rozwoju, ale mam nadzieję, że też się Ministerstwa, przepraszam, Klimatu i Środowiska, bo też powinni się wypowiedzieć na temat. Panowie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję, to jest dopiero początek debaty. Dziękuję państwu za uwagę.